Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj omówimy bardzo ważne zagadnienie u świętego Tomasza, zagadnienie 72 pierwszej części o Bogu. Czy jest? Zapraszam. Pierwszy artykuł tego zagadnienia. Utrum Deum esse sit per se notum. Czy Bóg jest sam w sobie poznawalny? Otóż, gdyby nie był, nawet gdyby istniał, nie moglibyśmy nic o nim powiedzieć, nie moglibyśmy go w żaden sposób poznać. A więc jest to pytanie zasadnicze i nie bez powodu święty Tomasz od tego właśnie zaczyna. I święty Tomasz mówi, że sam w sobie Bóg jest jak najbardziej poznawalny, dlatego że jest pełnią bytu. To jest bardzo słuszna refleksja. Im coś bardziej jest, im co jest pełniejsze bytu, tym zasadniczo jest bardziej poznawalne. Bo im bardziej coś jest, im doskonalej coś jest, tym doskonalej może też zostać poznane, bowiem tylko to, co jest, można faktycznie poznać, realnie poznać. Natomiast dla nas nie jest tak łatwo poznawalny, jego byt nie jest oczywisty sam w sobie, dlatego że nasze poznanie przebiega przez zmysły. A jak wiemy, duch nie zostaje poznany przez zmysły, przynajmniej nie bezpośrednio. I właśnie tutaj święty Tomasz wyjaśnia, poznajemy go więc przez jego działania. Poznajemy go przez jego działania. Artykuł drugi tego zagadnienia. Utrum Deus esse sit demonstrabile. Czy byt Boży może zostać wykazany? Czy można wykazać istnienie Boga? Otóż święty Tomasz mówi, że wykazać można coś dwojako, wskazując na przyczynę lub wskazując na efekt. Mianowicie, jeśli znamy jakiś związek przyczynowo-skutkowy, z istnienia jednego wnioskujemy na istnienie drugiego. Myślę, że to jest dosyć zrozumiałe, chociażby słynne przysłowie nie ma dymu bez ognia. Oczywiście to nie jest żadne naukowe przysłowie, to jest tylko doświadczenie ludzkie, które zwykle się sprawdza, natomiast co do zasady nie oznacza to, że w tym przypadku w 100%. Natomiast sama metoda jest jak najbardziej naukowa. To znaczy badamy coś właśnie poprzez przyczynę lub efekt. Jeśli znamy jakiś związek przyczynowo-skutkowy, to możemy wnioskować z istnienia efektu na istnienie pewnej przyczyny. Tutaj do tego drugiego artykułu, czy można wykazać istnienie Boga, warto zacytować zarzuty, które święty Tomasz formułuje. A więc pierwszy zarzut, nie można, bo to przecież przedmiot wiary. A więc nie można wykazać istnienia Boga, bo to przecież przedmiot wiary. Zarzut, który swoją drogą pojawił się w poprzednich filmach, również w komentarzach. To, co można poznać rozumowo, jak właśnie na przykład istnienie Boga, i to mamy chociażby w liście, zawarte w liście do Rzymian, rozdział 1, werset 20, gdzie święty Paweł robi wyrzut, że wobec pogan w zasadzie, że oni nie poznali Boga i Jego doskonałości mocą swojego rozumu. A więc jest powiedziane, że ewidentnie można to zrobić. A więc to, co można z treści naszej wiary, to, co można poznać rozumowo, jak na przykład istnienie Boga, nie jest w sensie ścisłym przedmiotem wiary, ale pewnym prologiem do wiary. To jest również bardzo ważna informacja. Natomiast, jak zauważa święty Tomasz, wielu jednak nie poznało istnienia Boga właśnie na poziomie rozumowym, bowiem wymaga to pewnego jednak przemyślunku, pewnej logiki w myśleniu i wielu nie dochodzi do tego na tym poziomie rozumowym, ale po prostu wierzą w to, co zostaje im przekazane i czy to jest działanie rozumne, czy nie. O tym również mówiłem w moich poprzednich filmach właśnie a propos rozumności wiary. Zarzut trzeci, który również przytoczę z tego artykułu drugiego. Efekt nie jest proporcjonalny. Te efekty Bożej działalności, które doświadczamy, nie są proporcjonalne do tego, jaki On jest. I święty Tomasz zauważa słusznie, faktycznie tak jest, dlatego nasze poznanie naszego Stwórcy jest niedoskonałe. I teraz najważniejszy artykuł trzeci. Czy Bóg jest? I święty Tomasz wskazuje pięć, bo istnienie Boga można wykazać na
5 sposobów. I tutaj oczywiście warto wysłuchać wszystkie te 5 sposobów do samego końca. One też niejako się uzupełniają. Wolałbym, żebyśmy patrzyli właśnie na nie całościowo, czyli jakby wszystkie należy najpierw wysłuchać i dopiero się wtedy z nimi jakby do nich krytycznie podchodzić. W ten sposób proponuję do tego podejść. A więc pierwszy sposób. Zmiana polega na przeprowadzeniu czegoś z możności do aktu. Zmiana polega na przeprowadzeniu czegoś z możności do aktu. Czegoś jeszcze nie ma, ale może być i później staje się w jakiś sposób. Aby coś przeprowadzić z możności do aktu, musi istnieć coś, co przeprowadza. Nic samo z siebie w bierności nie podlega żadnym zmianom. Muszą istnieć jakieś procesy, siły, które te zmiany wprowadzają. A więc musi istnieć jakaś przyczyna ruchu, czy też zmiany w całym wszechświecie. My byśmy tutaj może powiedzieli o źródle wszelkiej energii. Tutaj Święty Tomasz jakby kończy swoje rozważanie, a więc musi istnieć pierwszy poruszyciel i to jest Bóg. My byśmy może powiedzieli źródło wszelkiej energii, tak? Czyli jakby wiedząc może jakby z punktu widzenia fizyki trochę dokładniej, na czym polega ruch, moglibyśmy, myślę, że to sprecyzować w ten sposób, że musi istnieć źródło wszelkiej energii, że ta siła, która wprowadza wszelkie zmiany, musi mieć swoje odpowiednie źródło z punktu widzenia logiki, bowiem wszystko, co istnieje, ma sobie proporcjonalną przyczynę, ma właściwą sobie przyczynę i ten ruch również powinien mieć właśnie jakiegoś poruszyciela, ta energia musi mieć jakieś swoje źródło i to jest Bóg. Drugi sposób na wykazanie istnienia Boga. Przyczyna sprawcza. Widzimy, że wszystko ma jakąś proporcjonalną przyczynę sprawczą. Nic, co kiedyś nie było, nie mogło powołać się same do bytu. To jest oczywiste. Nic, czego nie ma, nie może się samo powołać do bytu. Musi więc istnieć pierwsza, wieczna przyczyna sprawcza, którą nazywamy Bogiem. I to może to jest trochę taki kondensat filozoficzny, może to być na początku mało zrozumiałe. Ale w istocie ten argument jest troszkę takim sednem wszystkich pozostałych argumentów. Wszystko, co jest, musi mieć proporcjonalną przyczynę sprawczą. Gdy mówimy, że nikt nie może dać tego, czego sam nie posiada, to jest mniej więcej właśnie ta zasada. Wszystko, co istnieje, musi mieć proporcjonalną przyczynę sprawczą. A więc musi być jakaś przyczyna sprawcza, która wyjaśnia zaistnienie wszystkiego. Czy to zaistniało w ten czy w inny sposób wcześniej czy później, to nie jest tutaj pytaniem, tak? Czy to jakby pytanie, które gdzieś tam się może później pojawić o powstanie życia, ewolucję i tak dalej, to w ogóle jakby kwestia tego wcześniej czy później w ten czy inny sposób, to nie jest tutaj tak naprawdę poruszone, to jest kwestia głęboko logiczna. Wszystko, co jest w ten czy w inny sposób, musi mieć logicznie rzecz biorąc proporcjonalną przyczynę sprawczą i tą pierwszą przyczyną nazywamy, czy powszechnie nazywa się Bogiem, mówi Święty Tomasz. Byty konieczne i niekonieczne. Ten argument jest dosyć trudny dla niescholastyków. Postaram się go przedstawić w miarę czytelnie. Wszystko, co może nie być, kiedyś nie było. Z niczego nic nie powstanie, to widzieliśmy już wcześniej. Dlatego potrzebny jest byt konieczny, od którego będą pochodziły wszystkie byty niekonieczne. I ten byt konieczny nazywamy Bogiem. O co chodzi? Otóż, gdy dostrzegamy jakikolwiek przedmiot, na przykład taki otwieracz do listów, to składa się on z jakiejś materii, nie wziął się on znikąd, została jakaś tam materia przetworzona, tak? I powstał właśnie taki przedmiot. Jest to taki byt niekonieczny, którego kiedyś nie było, który powstał w wyniku działalności człowieka. Wcześniej ta materia była zupełnie czymś innym, tak? Został właśnie przetworzony za pomocą i materii, i użycia materii, i energii w ten, a nie w inny sposób. I jakby można by prześledzić tą materię wcześniej, czym ona była wcześniej, później jeszcze wcześniej możemy stworzyć taki łańcuch tych istnień, na które wcześniej składał się, czy tych istnień, które później sprawiły, że powstał właśnie ten otwieracz do listów. I jakby mając taki łańcuch pewnych bytów niekoniecznych, właśnie otwierać do listów, wcześniej ta materia była czymś innym, służyła do czegoś innego, wcześniej jeszcze czymś innym. I Święty Tomasz mówi, że taki łańcuch, założenie, że idzie on w nieskończoność,
uważa on za logiczny absurd. I to jest bardzo ciekawe, tego możemy na początku nie zrozumieć, dlaczego tak jest, dlaczego taki łańcuch nie wyjaśnia sam siebie, ale faktycznie tak jest z punktu widzenia logiki, to znaczy wszystko musi mieć proporcjonalną przyczynę i jeśli żadne ogniwo, żaden byt niekonieczny nie ma takiego pewnego źródła, takiego źródła, które byłoby absolutnie konieczne. To byłby taki łańcuch, który wisi w powietrzu i łańcuch, który wisi w powietrzu oczywiście spada. To znaczy z punktu widzenia logiki wieczny ciąg bytów niekoniecznych nie jest wyjaśniający, nie jest wystarczającym wyjaśnieniem logicznym dla zaistnienia jakiegokolwiek bytu niekoniecznego. Bo samo przetwarzanie w nieskończoność, jakby z naszego punktu widzenia nieskończoność, czas gdzieś tam, tak, to się wydaje takie... Aha, no tak, no to może tak być, że to nieskończenie biegnie gdzieś tam do tyłu. Tylko że jakby z punktu widzenia samej logiki jakiś byt musi skąd się wziąć. Musi mieć jakąś przyczynę. Ta materia, która posłużyła do stworzenia tego noża, ona musiała kiedyś skąd się wziąć i odpowiedź wieczność nie jest tutaj tak naprawdę odpowiedzią i tutaj w zasadzie współczesna nauka przychodzi na pomoc świętemu Tomaszowi, mówiąc, że faktycznie nasz czas i przestrzeń, jak również oczywiście każda materia, ma swój początek, a więc był czas, kiedy nie było ani czasu, ani przestrzeni, ani żadnej materii. I tutaj jakby logiczne przemyślenia świętego Tomasza faktycznie się niejako potwierdzają, że faktycznie wszelka materia musiała skąd się wziąć. I święty Tomasz zauważa wiele wcześniej, logicznie rzecz biorąc, taki wieczny ciąg bytów niekoniecznych w ogóle nie usprawiedliwia się logicznie, nie broni się logicznie. Musi mieć on oparcie w jakimś bycie koniecznym i ten byt konieczny nazywamy Bogiem. Czwarty sposób na wykazanie istnienia Boga, czy też czwarty dowód, również można tak powiedzieć, to wcale nie uważam, że nie należy określać tych sposobów wykazania istnienia Boga świętego Tomasza dowodami. No jak najbardziej są dowodami, natomiast, tak jak wspomniałem na początku, chciałbym, żebyśmy je rozważali jako jedną pewną całość. Stopniowanie doskonałości. A więc ten czwarty dowód, stopniowanie doskonałości. Widzimy rzeczy lepsze i gorsze, bardziej prawdziwe i mniej prawdziwe. Widzimy człowieka, który jest jeszcze pełen życia i człowieka, który już poprzez wiek czy też chorobę zbliża się ku śmierci. W jednym życie jest w sposób jeszcze silny, doskonały. Ten byt pod względem właśnie swojego życia materialnego jest bardziej doskonały. A ten człowiek, który przygotowuje się do śmierci, już pod tym względem jest mniej doskonały. Widzimy rzeczy, które są pod pewnym względem bardziej lub mniej doskonałe, a że wszystko, co istnieje, musi mieć swoje proporcjonalne źródło, musi być jakaś pełnia bytu, gdzie będą zawarte wszelkie doskonałości. A więc stopniowanie doskonałości zmusza nas do logicznego stwierdzenia, że musi istnieć źródło tych wszystkich doskonałości, które dostrzegamy i to źródło nazywamy Bogiem. Piąty dowód, uporządkowanie rzeczy. To jest moim zdaniem bardzo istotny dowód i taki, który właśnie współczesna nauka być może najbardziej potwierdziła. Widzimy celowość w ułożeniu rzeczy nierozumnych. Tutaj przede wszystkim możemy to powiedzieć o prawach fizyki. Święty Tomasz widział wiele takich celowych ułożeń w naturze. Natomiast dla nas, gdy po tym jak znamy trochę lepiej już prawa fizyki, wiemy, że to jest jeszcze dużo, dużo, dużo bardziej ułożone niż mogłoby się wydawać. To co nierozumne nie działa jednak samo z siebie celowo. Tak, przypadek nie działa celowo. Przypadek może przypadkiem stworzyć jakiś bardzo prosty porządek, natomiast działanie propter finem, działanie ze względu na jakiś cel, ułożone działanie ze względu na coś jest czymś, co należy do rozumu, jest właściwością rozumu. Takie działanie musi być ukierunkowane przez jakiś rozum, a więc jest coś inteligentnego, co celowo uporządkowało wszystkie rzeczy i ten byt rozumny nazywamy Bogiem.
I to jest rzecz, jeśli wspomniałem, prawa fizyki, bardzo, bardzo, bardzo istotna i ciekawa. Wystarczyłyby minimalne różnice w tych naprawdę setkach czy tysiącach różnych praw, jak bardzo przyciągają i odpychają się cząsteczki, jak bardzo oddziałuje elektron na proton. Gdyby tam były minimalne różnice, nigdy nie powstałoby życie. To wszystko widzimy jakby taki ogromny konglomerat praw fizyki, których jest mnóstwo i które są ustalone niezwykle precyzyjnie w ten sposób, że nasz świat faktycznie mógł się rozwinąć, że nasz świat nie zapadł się sam w siebie, że w naszym świecie mogły powstać cząsteczki wodoru, że w naszym świecie ostatecznie również mogło powstać życie. Tutaj zahaczę znowu tylko lekko o temat ewolucji. Być może pojawi się faktycznie filmik tylko na ten temat, gdyż wzbudza to wiele emocji, moim zdaniem zupełnie niesłusznie. Tutaj zahaczam tylko, że zupełnie nie teoria ewolucji w żaden sposób nie sprzeciwia się temu, o czym tutaj teraz mówimy, a propos tego uporządkowania rzeczy. Nasz świat jest bez wątpienia jak taka zautomatyzowana fabryka. To znaczy, ewidentnie nasz świat w tej chwili produkuje mnóstwo rzeczy, przetwarza mnóstwo rzeczy, produkuje w sensie raczej właśnie przetwarzany, tak? Czyli rośliny, które przeprowadzają fotosyntezę, zwierzęta i ludzie, którzy się rozmnażają, tak? Czyli dochodzi do jakiejś reprodukcji. Można powiedzieć, że ten świat jest taką zautomatyzowaną fabryką. I teraz pytanie o ewolucję w różnych jej stopniach jest w zasadzie pytaniem tylko i wyłącznie o to, w jakim stopniu ta fabryka, nasz świat jest samowystarczalny. Na ile ona faktycznie potrafi produkować, a na ile nie. To jest tylko i wyłącznie pytanie o to, a nie jest to pytanie, znaczy w żaden sposób nie musi ona naruszać tej zasady, że wszystko ma swoją proporcjonalną przyczynę, że za wszystkim stoi jakiś byt proporcjonalny, właśnie rozumny. Możemy sobie wyobrazić taką właśnie zautomatyzowaną fabrykę, która tworzy telefony komórkowe, na przykład, tak, smartfony sama. Dostarcza się, są dostarczane materiały i ona automatycznie wszystko już robi sama. Natomiast taka fabrykę my możemy stworzyć, tak? I ta fabryka będzie faktycznie w jakiś sposób samodzielna, natomiast możemy ją stworzyć my. Przez przypadek ona nigdy nie powstanie. I nasz świat jest właśnie taką zautomatyzowaną fabryką, tak? I to w stopniu znacznie wyższego skomplikowania, bo ona produkuje właśnie, przeprowadza proces chociażby fotosyntezy, czy też prowadzi do reprodukcji istot żywych. I teraz pytanie o to, w jakim stopniu, czy te istoty żywe faktycznie mogą ulegać pewnym mutacjom, czy nie mogą i w jakim stopniu i jak to się dzieje, to jest pytanie, które tak naprawdę nie należy do tej kategorii, do kategorii tych pierwszych zasad i nie narusza to zasadniczo tego twierdzenia, że wszystko musi mieć swoją proporcjonalną przyczynę, a więc każdy porządek, każda celowość musi być wyjaśniona w sposób odpowiedni, w sposób proporcjonalny. Oczywiście jakby byli ludzie, którzy, czy są ludzie, którzy bardzo chętnie wykorzystują ewolucję do tego, żeby powiedzieć, że nie jest potrzebny żaden stwórca, żaden rozum, wszystko powstało przez przypadek, ale to nie jest sposób, zupełnie nie jest to sposób naukowy, tak? To jest tylko i wyłącznie taki prosty wniosek wyciągnięty z badań naukowych i przejście bez żadnych skrupułów na poziom filozofii, na nie swój poziom. To jest bardzo nieprofesjonalne naukowo, gdy naukowiec zajmujący się na przykład właśnie biologią nagle wyciąga wnioski na poziomie metafizyki i filozofii, i teologii. To jest rzecz naukowo bardzo nieprofesjonalna i faktycznie takie rzeczy z ewolucją się robi i pewnie dlatego ludzie się tak bardzo jej boją, w sensie takim, że właśnie kojarzy się ona z czymś takim antydogmatycznym, antyteologicznym. Natomiast myślę, że nie ma to aż tak dużego znaczenia właśnie w tym konkretnym temacie. Tutaj jeszcze dwa zarzuty do tego artykułu. Zarzut pierwszy. Gdyby Bóg istniał, zniszczyłby wszelkie zło. Skoro Bóg jest dobry i wszechmocny, to przecież zniszczyłby wszelkie zło. Bardzo częsty zarzut, słyszany również dzisiaj, wielokrotnie powtarzany. Otóż święty Tomasz odpowiada, że Bóg, pragnąc naszej wolnej woli, dopuszcza zło moralne, ale do czasu, po to, aby wyprowadzić z niego większe dobro. Więc dopuszcza to zło, aby wyprowadzić z niego większe dobro. I ze względu na nas, na naszą wolną wolę. Zwracam uwagę, że tutaj jakby dla świętego Tomasza nie jest
decydujący na zło na poziomie cierpienia zwierząt na przykład. Z takimi argumentami również można się spotkać, że dlaczego zwierzęta cierpią, przecież one nie zgrzeszyły i tak dalej, i tak dalej. Tutaj święty Tomasz najprawdopodobniej by odpowiedział po prostu, że mimo wszystko lepiej jest być niż nie być. Nawet, czyli to nawet zwierzę, które cierpi, mimo wszystko jest dla niego lepiej, że ono jest, niż jakby miało go w ogóle nie być. Ten byt jest sam sobie tak wielką wartością, że jak najbardziej to siebie usprawiedliwia. Ale to zupełnie na marginesie. Zarzut drugi. Nie ma potrzeby przyjmować Boga, bo wszystko można wyjaśnić naturalnie. A więc uwaga, już święty Tomasz w ten sposób wyobraził sobie taki zarzut i być może nawet ktoś mu kiedyś taki zarzut postawił. Albo prawami natury, albo wolnością człowieka. I tutaj święty Tomasz zauważa, natura jako nierozumna powinna działać ślepo, nie mieć w sobie celowości, którą ewidentnie posiada, a ludzka wola i rozum, które górują nad materią i światem zwierząt, domagają się również proporcjonalnej przyczyny. To jest wspaniała odpowiedź na ten zarzut. Jeśli macie do tego pytania, czy też chcielibyście, żebym coś pogłębił, to piszcie w komentarzach. Jak najbardziej do tego tematu można wracać jeszcze wielokrotnie, bowiem istnieje różne, wiele innych sposobów na wykazanie istnienia tej pierwszej przyczyny, na wykazanie istnienia Boga. Tutaj te 5 dowodów świętego Tomasza. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.